Cześć, tu Kasia z Magazyw. Przed nami kolejny odcinek Magazyw News, a w nim sporo aktualności, wnętrz bazujących na kolorze i pomyśle, a także konkursów. Zaczynamy! Na początku czerwca odbyła się druga edycja wielkiej aukcji charytatywnej Top Charity 2023, zainicjowanej przez Omen Art Foundation. Miłośnicy sztuki nie zawiedli, licytacja przyniosła zawrotną kwotę 28 milionów złotych, która zostanie przekazana na cele charytatywne. Krótko po wydarzeniu spotkaliśmy się ze sprawczynią całego zamieszania, Omeną Mensah, która opowiedziała nam o idei Top Charity, o dziełach, jakie na aukcję przekazało wielu wybitnych artystów, a także o swoim niezwykłym spojrzeniu na sztukę we wnętrzach. Rozmowę przeczytacie już wkrótce na magazyw.com. W Warszawie na Żelaznej otwarto nowe miejsce, w którym znajdziecie przemyślane produkty. Wise Habit to showroom, który w portfolio ma same świadome marki, takie jak Tre czy Mudita, będące najlepszym przykładem tego, jak rozumiany jest proces świadomego tworzenia produktów. W Wise Habit Concept Store kupimy więc wyłącznie starannie wyselekcjonowane produkty, głównie ze Skandynawii, Korei Południowej i Japonii. To miejsce poświęcone mądrym wyborom, w którym klient nie ma możliwości podjęcia złej decyzji zakupowej. Poza tym zespół oferuje również usługi Research and Development, a w planach ma organizację spotkań edukacyjnych, dyskusji i warsztatów. Mamy dla Was wideo podsumowujące targi w Mediolanie. Obejrzycie m.in. genialne projekty od Lauf & Grohe, Kazar czy telewizory TCL. Zobaczycie też przebieżkę po halach targowych. Tu zmiany w tegorocznej edycji podsumowała Maria Poro. W materiale zobaczycie też przedstawicieli marek, jak i projektantów. Ferruccio Lavianiego, który zdradził, jaka idea kryje się za instalacją stworzoną we współpracy z Geberit na Fuori Salone, czy Marcela Wondersa, który opowiedział o ostatnich projektach w tym niesamowitym żyrandolu. Lato to czas kolorów, więc chcieliśmy pokazać Wam piękne projekty bazujące właśnie na mocnym kolorze. Po pierwsze, zabieramy Was do restowaru w Australii, w którym znajdziecie dwie niesamowite sale. Jedna z nich to różowy total look, druga odprężająca dżungla. Czy wiedzieliście, że zaprojektowano do niej nawet specjalną ścieżkę dźwiękową bazującą na odgłosach dziczy? Oto prawdziwa uczta dla zmysłów. Kolejny projekt udowadnia, że biura nie muszą, a nawet nie mogą być nudne, zwłaszcza jeśli wykonuje się ciekawy zawód. Projekt z Edynburga, stworzony dla twórców usługi abonamentowej dostawy piwa rzemieślniczego. Działa to tak jak prenumerata, z tym, że zamiast magazynu znajdziecie pod drzwiami wyselekcjonowane rodzaje piwa. Nawiązuje do motywów piwowarskich. Na ladzie przy wejściu znajdziemy kurki. Poza tym mamy specjalną przestrzeń do degustacji nowych trunków. A poza tym kolor, geometria i spójność. Czego chcieć więcej? Teraz zmieniamy temat. Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt Łazienki 2023. Jego 25. edycja polegała na przygotowaniu projektu toalety mobilnej. Zwycięski projekt Mushroom autorstwa Pauliny Rydel zachwyca, gdyż wyróżnia go cyrkularna architektura w postaci samowystarczalnego i biodegradowalnego modułu sanitarnego, który wykorzystuje potencjał lokalnie wytwarzanych materiałów w postaci grzybni i konstrukcji drewnianej. Zaprojektowane moduły toalet są neutralne pod względem płci, uwzględniają różne potrzeby, w tym również te szczególne. Naturalne i organiczne ściany i dach staną się domem dla awifauny, owadów i małych organizmów. Zredukowana skala i ergonomia toalety pozwala nie tylko na jej swobodny transport, ale również elastyczne i nieinwazyjne wpisanie pojedynczego obiektu lub całego systemu toalet w wymagający kontekst urbanistyczny, zarówno parku przy budynku SARP, jak i potencjalnie innych lokalizacji. Właśnie takie pomysły pragniemy oglądać. Podczas gdy jedne konkursy zostały rozstrzygnięte, na zgłoszenia do innych dopiero czekamy. Do jednego z nich, organizowanego przez markę Samsung, pracę możecie składać do 10 lipca. A co trzeba zrobić? Wystarczy stworzyć wizualizację wnętrza z wykorzystaniem możliwości aranżacyjnych, jakie daje telewizor Samsung The Frame, opublikować je w mediach społecznościowych i wypełnić formularz konkursowy, by wygrać profesjonalną sesję zdjęciową, jaka zostanie wykonana przez Szymona Brodziaka, oraz kampanię reklamową o ogólnopolskim zasięgu. Zgłoszenia oceni jury, a jest o co walczyć, bo pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły znajdziecie w naszym kalendarzu wydarzeń, link do niego znajduje się w opisie odcinka. Na dziś to tyle, jeśli chcecie być na bieżąco, koniecznie subskrybujcie nasz kanał, a jeśli macie newsa lub projekt, o którym powinniśmy opowiedzieć, wyślijcie go pisząc na redakcja@magazyw.com. Cześć!